Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu jest otwarta również na wizytujące sztukę zwierzęta. No i mamy tutaj nowego ochroniarza, przynajmniej pomocnika ochrony, fantastycznego Diego, więc dzisiejszy wernisaż będzie na pewno niezwykły. Tutaj już widzimy, że wernisaż jest gotowy. Wernisaż dzisiaj, wieczorem, o której i cóż to za wystawa? Dzisiaj o godzinie 18 otwieramy wystawę Wiesława Dymnego, 5,5 bladego Józka. Wystawę historyczną w jakimś sensie, ponieważ przynosimy się do czasów w prl -u. bohaterem jest postać no, legendarna. Współtwórca w Piwnicy pod Baranami, ale my go pokazujemy w trochę innym niż kabaretowym kontekście, ponieważ Dymny był człowiekiem wielu talentów. Dymny rysował, malował. Był też studentem ASP w latach 50. Był pisarzem, był oczywiście kabareciarzem, był aktorem, był scenarzystą filmowym. I pokazujemy to, co udało się pani Annie Dymnej zachować z jego spuścizny. Czyli spory zbiór, z jeszcze większego zbioru rysunków, prac na papierze. Był fantastycznym rysownikiem i to pokażemy na wystawie. Ale to, co dla, dla nas jako kuratorów, dla mnie i Michała Dymna, było bardzo ważne to, żeby złapać jakiś taki wspólny mianownik, wspólny wątek. I tym wspólnym wątkiem jest Narracyjność, anegdota, która pojawia się i w jego rysunkach, i w jego twórczości literackiej, i w jego twórczości filmowej. Jesteśmy na tle takiego kolażu zrobionego zdjęć, fotosów. To są fotosy i werki z planów filmowych, filmów, do których pisał scenariusze, ale też filmów, w których występował. Więc bardzo serdecznie zapraszam Państwa na tę wystawę, która trwa do 24 listopada. Wstęp jest bezpłatny. Więc... Wystawa rozpoczyna się dzisiaj o której godzinie? O godzinie 18.00 jest wernisaż. W niedzielę o godzinie 16 zapraszam na oprowadzanie kuratorskie. Trochę więcej wtedy z Michałem o tej wystawie opowiemy. Natomiast proszę śledzić też nasz program, bo będą i pokazy filmów, a na finisarz spotkanie z Anną Dymną, więc myślę, że, że warto być, że tak powiem mieć w pamięci Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. Na pewno jest to wyjątkowa wystawa. Są również tutaj nazwijmy to obrazy ruchome, ekspozycje ruchome. Dzisiaj o godzinie 18 No i jego również na Państwa czeka, będzie sprawdzał wszystkich przy wejściu, czy faktycznie wchodzą tu miłośnicy sztuki.